Niemal wszystkie dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy wiejskiej Lubań uczestniczyły w festynie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu na terenie Henrykowskiego Amfiteatru. Robimy po raz pierwszy gminne obchody takiego Dnia Dziecka. Zjechały się do nas wszystkie szkoły z terenu gminy, są to szkoły podstawowe 4. Nawet gimnazjum chciało wziąć udział w tym przedsięwzięciu. Występuje właśnie Teatr Trójkąt z Zielonej Góry w przedstawieniu Czego nie wiecie o smokach. Będzie niedługo gwiazda telewizji Polsat, Kosmokwaki dla tych najmłodszych dzieci. Mamy darmowe dmuchańce dla dzieci, mamy balony. Będzie klaun robił mega bańki mydlane, będą różne sztuczki w jego wykonaniu. Na zakończenie będzie zumba party dla wszystkich chętnych. Potańczyć będzie można, pobawić się. Piękna pogoda, bogaty i zróżnicowany program uroczystości z pewnością przyczyniły się do tego, że dzieci świetnie się bawiły. Na scenie jako pierwsi pojawili się aktorzy wspomnianego już Teatru Rozrywki Trójkąt z Zielonej Góry w spektaklu pod tytułem Czego nie wiecie o smokach. Wspaniałe kostiumy, śmieszne dialogi oraz gra aktorska niezwykle zafascynowały małych widzów. No co, brakowało czwartego? No. Mogę z wami grać w tego króla? Nie, jemy. Ja was nienawidzę! Jeszcze będziecie mnie błagać, żebym się do was przyłączyła, jak zabiję smoka! A ty co tak drżesz, chwynocha? Same się mam! W wyjątkową euforię dzieci wprowadziły kosmokwaki. Współorganizatorem imprezy był wójt gminy Lubań. Tą imprezę wymyśliliśmy w sposób taki, że usiedliśmy kiedyś razem z panią dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu i pomyśleliśmy, jak wypełnić lukę w miesiącu czerwcu, ponieważ mamy te imprezy nasze Konstytucję 3 maja, Dzień Chłopa, imieniny Henryki, Henryka Henrykowa oraz Święto Placka i brakowało nam tej jednej imprezy. No i tak doszliśmy do wniosku, że dobrze by było zorganizować Dzień Dziecka dla dzieci, ale zorganizować go w dniu, kiedy to święto przypada. Nie w jakąś sobotę, nie w niedzielę, tylko w tym uroczystym dniu, bo to dzieci, prawda, w szkole mają zajęcia, a jest ich święto. No jakoś to nam nie pasowało, to po prostu ze szkół autobusy przywiozły, autobusy zamiast do szkół przywiozły na ten teren. Po zajęcia, po całej imprezie odwiozą. Jest to bezkosztowo, nie kosztuje nas transport, dowiezienie tych dzieci, tylko organizacja tej całej imprezy. Uważam, że ta impreza jest potrzebna. Jeżeli dzisiaj ona się sprawdzi, to wpiszemy ją na stałe, na dalsze lata i będzie zawsze się odbywała w dniu 1 czerwca. Do Henrykowa zawitał klaun Rufi Rafi, który sprawił, że na dziecięcych buziach ponownie pojawił się szeroki uśmiech. Dzieci chętnie uczestniczyły w interaktywnym spektaklu, który zakończył się pokazem gigantycznych baniek. Moja uwaga! Ja panu pomogę! Ja się to! Teraz to się uda!
Oprócz niespodzianek scenicznych, dzieci miały także do dyspozycji darmowe, ogromne dmuchane place zabaw, zjeżdżalnie, malowanie twarzy, balonowe niespodzianki, słodkie ciasta i pieczone kiełbaski.